okazję znać osobiście i pana doktora Andrzeja Dudę i jego rodziców. Wspaniali ludzie, wspaniała rodzina. Myślę, że to jest wielki dar dla Polski i nie mam wątpliwości, żeby wszystkich przekonywać, żeby poszli do głosowania i żeby głosowali na Andrzeja Dudę. Panie senatorze, jeszcze takie jedno pytanie. Czego by pan życzył na te ostatnie 7-8 dni walki o zwycięstwo 10 maja przyszłemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie? No na pewno cierpliwości i wytrwałości. Wiemy, że rzeczywistość wokół jest taka trudna, tak, że można się zdenerwować, że można wykrzyczeć tą złość wobec tego, co się wokół nas dzieje. Dlatego życzę dużo dobrych ludzi wokół, dużo cierpliwości i myślę, że na pewno będzie dobrze, także mam nadzieję, że 10 maja będziemy świętować. My również taką mamy nadzieję, dlatego nie bez powodu tak licznie spotkaliśmy się dzisiaj tutaj w Tarnowie. Wszyscy jesteśmy tutaj po to, by wesprzeć przyszłego prezydenta Polski, pana Andrzeja Dudę. I wszyscy razem jesteśmy z tobą! 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 Dokładnie tak, proszę państwa, Andrzej Duda już 10 maja zostanie prezydentem nas wszystkich i wreszcie będziemy mieli prezydenta, który będzie jednym spośród nas, prezydentem obywatelskim, prezydentem, który potrafi wsłuchać się w głos Polaków, w głos narodu i będzie wreszcie bronił naszych interesów, zabiegał o nasze sprawy tam wyżej w parlamencie i jako prezydent będzie inicjował wiele procesów ustawodawczych w imieniu nas wszystkich, nas mieszkańców. Andrzej Duda prezydentem! Andrzej Duda prezydentem! Wszyscy razem! Andrzej Duda prezydentem! 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 Szanowni Państwo, Polacy chcą zmian! Młodzi Polacy również chcą zmian. Młodzi Polacy są dzisiaj razem z nami. Ogromne brawa! Młodzi mieszkańcy Tarnowa i Małopolski są dzisiaj razem z nami. Panowie, przedstawcie nam się. Przemek. Dominik. Łukasz. Łukasz, Przemek, Dominik. Przemku, powiedz mi, dlaczego stawiasz na Andrzeja Dudę? Bo jest młody i energiczny. Musi wygrać. Andrzej, musisz! Andrzej musi? Oczywiście, że tak, Andrzej Duda już 10 maja, jeżeli wszyscy skreślimy właściwe nazwisko przy urnie wyborczej, zostanie naszym prezydentem, prezydentem wszystkich Polaków. No właśnie, co jeszcze moglibyśmy życzyć na tej ostatniej prostej w walce o urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, panu Andrzejowi Dudzie? Przede wszystkim powodzenia i żeby Polacy wreszcie zdecydowali dobrze. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ogromne brawa, młodzi ludzie! Młodzi ludzie chcą zmian, że również pochodzi z Małopolski, także szanowni państwo, przywitajmy go wszyscy razem, jak się tylko pojawi na rynku tarnowskim. Witamy w domu! 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 Państwo tam z tyłu, panowie parlamentarzyści, nie słychać, nie... Witam. Kto zostanie prezydentem? Andrzej Duda! Andrzej Duda! Makamy! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Dokładnie tak, proszę państwa, wszyscy bez wyjątku nie możemy się tego doczekać, ale to jeszcze kilka dni wytrzymamy i my wszyscy, proszę państwa, wszyscy równym tempem maszerując po dowodzi przy urnie wyborczej 10 maja Andrzej Duda zostanie prezydentem Polski. W to wszyscy bardzo głęboko wierzymy. Z tym między publicznością są z nami, nie uwierzycie, nawet Włosi i nawet oni podobno będą głosować na Andrzeja Dudę. No właśnie, pan ma na imię jak? Rafael Esposto. Skąd pan pochodzi? Ja pochodzę z Matera i jestem tu od 8 lat. No i będę głosował na Duda, bo mam nadzieję, że nie sprowadza tu euro pieniędzy. No? Oni już wiedzą, oni już wiedzą! Bo
wiecie Państwo dlaczego, bo ja wiem o co chodzi mieć euro i nie dziwcie się, tutaj dostajemy euro, bo to jest bardzo szkodliwe dla nas, ja mówię dla nas, bo żyję tutaj i nie chcę po prostu, bo będzie kryzys, jak niestety u nas we Włoszech. Bo u nas we Włoszech niestety jest kryzys, dlatego jestem tutaj, mam restaurację tutaj niedaleko. Restaurant u Włocha, tu nam u Żydowska 16, robimy trochę reklamę też. Przyjdziemy, jak tylko spotkamy się z prezydentem, przyszłego prezydenta zaprosimy. Życzę, że jest naprawdę, że będzie dobry prezydent, bo my chcemy mieć spokojna Polska i no i że idzie na górę, nie na dół, tak jak inne kraje z Europy. Także życzę dużo zdrowia Duda i że będzie prezydent. Bardzo serdecznie panu dziękujemy za obecność. Miło się z panem rozmawiało i również cieszymy się, że Włosi również popierają Andrzeja Dudę, że Andrzej Duda jest prezydentem wszystkich Polaków, ale jak się okazuje, proszę państwa, nie tylko, również Włochów, bo Włosi również wybrali. Włosi chcą godnego życia w wolnej, bezpiecznej Polsce. Brawo Włosi! Tak, tak, brawo Włosi! Brawo Włosi! Brawo za Włochów! Brawo Włosi! Włosi są z Andrzejem Dudą również! Brawo! Panią Beatę Szydło! Cieszymy się, że pani jest z nami. Jak zwykle, proszę państwa, uśmiechnięta, to właśnie w jej głowie wracają się te wszystkie pozytywne pomysły na tę kampanię. To właśnie pani Beata Szydło kieruje całą kampanią przyszłego prezydenta. Kampanią, która zakończy się, wszyscy w to wierzymy, wielkim sukcesem. Pani prezes, może kilka słów. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że jest nas tutaj tyle. Jak zawsze na Tartów można liczyć. Piękne słońce, piękna pogoda. Andrzej Duda, kandydat na prezydenta, jest już bardzo blisko Tarnowa, zaraz tutaj będzie. Będziecie państwo mogli z nim porozmawiać, wysłuchać tego wszystkiego, co ma do powiedzenia. Bardzo cieszę się i dziękuję za to wsparcie, które tutaj na ziemi tarnowskiej, w całym powiecie tarnowskim jest dla naszego kandydata, jest też dla Prawa i Sprawiedliwości. Idziemy do przodu, trzymamy się. Jeszcze w tydzień, 10 maja zwyciężamy. Dziękuję bardzo. Ogromne brawa, bardzo serdecznie dziękujemy. Jak państwo usłyszeliście przed momentem, kandydat zbliża się powoli do Tarnowa. Już za moment spotka się z nami. Wreszcie przyszła kolej na Tarnów. Szanowni państwo, jest z nami również pan poseł Włodzimierz Bernacki. Panie pośle, no właśnie, wreszcie Tarnów, prawda? Cieszymy się? Tarnów to jest to miejsce szczególne na mapie Małopolski, dlatego że tutaj nie tak dawno, bo tydzień temu odnieśliśmy zwycięstwo. Pokonaliśmy Platformę 1 do 4. My 4 mandaty, Platforma 1 mandat. Ja mam nadzieję, że podobnej relacji, a może jeszcze lepszej, będzie relacja pomiędzy głosami na z jednej strony tego najwłaściwszego, najlepszego, najdoskonalszego, najlepiej przygotowanego, najbardziej kompetentnego kandydata, czyli Andrzeja Dudę z jednej strony, a z drugiej jakiś promil może jednak Komorowski otrzyma. Zresztą jesteśmy skazani na zwycięstwo. No, drodzy państwo, co wypowiedź pana Komorowskiego to dramat. Dramat EPO i PSL, obozu rządzącego. Także tak, dokładnie tak, szanowni państwo, za panem Bronisławem Komorowskim stoją sondaże, a za nami stoją ludzie. No właśnie, wystarczy tylko się rozejrzeć. Szanowni państwo, setki mieszkańców Tarnowa i okolic przyjechało dzisiaj tutaj do nas na rynek po to, by spotkać się z przyszłym prezydentem, panem Andrzejem Dudą. Jest z nami również pan poseł Michał Wojtkiewicz. Ogromne brawa dla niego. U pana w domu niemalże. Tak, szanowni państwo, ja nie mam wątpliwości. Kto tu wygra? Andrzej Duda! Kto wygra? Andrzej Duda! Kto wygra? Andrzej Duda! I tak trzymać, wygra
wygramy! Wygramy! Ja widzę, szanowni państwo, że w Tarnowie wynik już jest przesądzony, ale to wszystko, proszę państwa, mam nadzieję, że się potwierdzi już 10 maja, bo 10 maja wszyscy pójdziemy do urn wyborczych. Zaprośmy do wyborów swoich przyjaciół, znajomych i przekonajmy ich, że Andrzej Duda jest jedynym kandydatem, który daje szansę na realną zmianę w Polsce, na poprawę naszych warunków życia, na spełnianie naszych marzeń, na sprawienie, by Polska, nasza ojczyzna, stała się krajem, w którym my wszyscy wreszcie będziemy mogli spokojnie się rodzić, rozwijać, spełniać swoje marzenia, rozwijać zawodowo i dożywać spokojnej starości. Andrzej Duda jest takim właśnie kandydatem. Jest kandydatem, który chce właśnie reprezentować nas wszystkich. Chce walczyć o to, by Polska była właśnie miejscem, gdzie wszyscy będziemy czuli się naprawdę dobrze, jak u siebie w domu, w prawdziwym domu. Szanowni państwo, jest z nami również pan poseł Ryszard Terlecki. Powitamy go burzą oklasku. Panie pośle, cała Zjednoczona Prawica, wszystkie ręce na pokład, wszyscy stoją murem za Andrzejem Dudą, prawda? Za parę tygodni będziemy obchodzić takie spotkania świąteczne, radosne w całej Polsce. Wszyscy sobie tego życzymy. Dokładnie tak, wszyscy sobie tego życzymy. Życzymy sobie tego, aby Andrzej Duda 10 maja został prezydentem Polski. Głęboko w to wierzymy. Nie wierzymy sondażom. My wszyscy wiemy doskonale, kto nim zostanie. Kto? Andrzej Duda! 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 Pana prezydenta w Tarnowie. Dokładnie tak, proszę państwa, popatrzcie na tą panią. Pani ma na imię jak? Janina. Pani Janina, proszę państwa, cały czas flagę trzyma w górze i macha. Proszę państwa, dlatego wszyscy za śladem pani Janiny machamy również. Podnosimy flagi i machamy. Dokładnie tak, jeszcze raz. Andrzej Duda prezydentem! Andrzej Duda prezydentem! Andrzej Duda prezydentem! Proszę pani prezydent. Ostatni tydzień. Jakieś plany? Oczywiście, że plany są, ale przede wszystkim najważniejsze jest, proszę państwa, to, żebyśmy wszyscy przez ten najbliższy tydzień wykonali jeszcze naprawdę tą dużą pracę, która przed nami. Jest dobrze, wyniki są naprawdę bardzo satysfakcjonujące. Liczymy na zwycięstwo, wierzymy w zwycięstwo. Andrzej Duda zostanie prezydentem i zwycięży, ale my wszyscy musimy do tego się dołożyć. Ostatni tydzień. Przekonajmy przynajmniej jedną, dwie, trzy osoby, jeszcze spośród naszych znajomych, sąsiadów, krewnych, tych ludzi, którzy mówią, że albo nie będą brali udziału w głosowaniu, albo nie wiedzą, na kogo głosować. Przekonujmy im do tego, żeby głosowali, wybierali, oddawali głos na Andrzeja Dudę. Wszystko w naszych rękach. Jeżeli my wszyscy razem dokonamy tej wielkiej pracy, jeżeli my wszyscy jeszcze przez ten tydzień będziemy zachęcali, pracowali, mówili, rozmawiali, przekonywali ludzi, to się uda. Andrzej Duda w Tarnowie, na rynku tarnowskim, specjalnie dla państwa, podróżując z Góz i Wrzeszcz przez całą Polskę, przebył setki kilometrów. A dzisiaj, proszę państwa, Andrzej Duda, to się uda! Andrzej Duda, to się uda! Andrzej Duda, to się uda! Andrzej Duda, to się uda!
Duda! Andrzej Duda! Dziesiątki spotkań, setki tysięcy uściśniętych dłoni, a dzisiaj przyszedł do szans na Tarną! Jesteśmy z tobą! Prosimy do nas! 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 Tak, tak, proszę Państwa, mnóstwo mieszkańców chce osobiście uścisnąć dłoń. O, Jezu! Prosimy do nas! Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam na pięknym tarnowskim rynku. Proszę Państwa, muszę powiedzieć, że po takim smutnym i dosyć deszczowym poranku i południu na Podkarpaciu w Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli nie spodziewałem się, że moja Małopolska i Tarnów przywitają mnie tak gorąco i tak piękną pogodą. Także cieszę się bardzo z tego słońca. Bardzo serdecznie dziękuję za to piękne przywitanie. Bardzo też dziękuję za tę moc naszych narodowych flag, naszych pięknych narodowych barw, bieli i czerwieni. To ważne, żebyśmy to my właśnie podkreślali to mocno w tym dniu 2 maja, który jest w końcu jakby nie było Państwowym Świętem Flagi Rzeczypospolitej, ustanowionym ustawowo. I to ważne, dlatego że czczenie naszych narodowych barw, szacunek dla nich i chlubienie się w nimi jest istotnym elementem budowy postaw patriotycznych, istotnym elementem tego, co w Polsce, naszemu krajowi jest dzisiaj tak niezwykle potrzebne. Na tych moich spotkaniach, które teraz w tej kampanii wyborczej prezydenckiej odbywam we wszystkich zakątkach Polski, to już ponad 230, prawie 240 spotkań, podkreślam bardzo mocno, że dziś potrzebujemy przywrócenia Polski na drogę rozwoju, przede wszystkim rozwoju gospodarczego, że dziś bardzo potrzebujemy tego, aby wreszcie w sposób zdecydowany zacząć zbliżać się do tego poziomu rozwoju, który jest średnio na zachodzie Europy. Przede wszystkim rozwoju gospodarczego po to, żeby za tym mogły pójść wynagrodzenia i inne świadczenia. Dziś jest nam to niezwykle potrzebne, bo powiedzmy sobie otwarcie, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej od 11 lat. Wczoraj była rocznica, ale nie żyje się u nas tak jak na zachodzie Europy. I widomym dowodem tego są tysiące młodych ludzi, które wyjeżdżają z Polski. Szacuje się, że ponad 2 miliony naszych rodaków wyjechało w ostatnich latach za granicę. Niestety, badania wskazują, że młodzi ludzie wciąż mówią, nie ma dla nas w Polsce żadnej perspektywy, tu nie ma pracy, tu nie ma godnej płacy, tu nie ma takich warunków życia, żebyśmy mogli się rozwijać, tu nie można zrealizować swoich podstawowych potrzeb. I dlatego, kiedy patrzę na perspektywę tego roku, na wybory, które się zbliżają już tak niedługo, wybory prezydenckie 10 maja, a następnie wybory parlamentarne, i kiedy patrzę na Rzeczpospolitą, kiedy słucham tego, o czym mówią do mnie ci, którzy przychodzą na spotkania ze mną, wszędzie, to wiem jedno. Dziś w Polsce absolutnie konieczna jest zmiana władzy po to, żebyśmy mogli zacząć naprawiać Rzeczpospolitą. To jest dzisiaj wielki zadanie.
ale do tej naprawy Rzeczypospolitej, żebyśmy ją mogli zrealizować skutecznie, potrzebny nam jest kapitał społeczny. Bo nie da się naprawić państwa, nie da się naprawić kraju tylko i wyłącznie decyzjami władzy. Jeżeli władzy nawet się wydaje, że jedna czy druga jej decyzja jest w stanie spowodować jakąś pozytywną, głęboką zmianę, to obawiam się, że jest w błędzie. Do tego potrzebna jest determinacja i wysiłek całego społeczeństwa. Czyli do tego potrzebne jest także i poczucie wspólnoty. Tego poczucia wspólnoty w naszym społeczeństwie w ostatnich latach bardzo brakuje. Bardzo jej brakuje właśnie dlatego, że społeczeństwo było dzielone. Były budowane podziały społeczne na lepszych i gorszych. Były budowane systemy, które wielu ludzi nazywa głęboką niesprawiedliwością. I to niestety nie bez racji. Bo państwo powinno wszystkich równo traktować. I w dziedzinie prawa, i w dziedzinie socjalnej, i w dziedzinie rozwoju regionalnego. A dzisiaj Polska nie funkcjonuje w ten sposób. Nie ma, proszę państwa, takiego szerokiego, ogólnego poczucia sprawiedliwości. I państwo doskonale o tym wiecie. Poczynając od tego, który tą sprawiedliwość powinien w sensie prawnym wykonywać, to znaczy wymiaru sprawiedliwości, czyli sądów i sędziów. Bo jak można mówić o sprawiedliwości, kiedy państwo polskie, działając poprzez sądy i prokuraturę, nie jest w stanie doprowadzić do skazania mafiozów powszechnie znanych. Tak, ze swojej obecności, jak i ze swojej działalności. Bo jak to jest, proszę państwa, jeśli państwo polskie, działając przez sądy, nie jest w stanie skazać tych, którzy odpowiadają za strzelanie do robotników, choćby w 70 roku w Gdyni. Może jeszcze zapadnie orzeczenie skazujące tego człowieka, który za to wtedy odpowiadał, który wezwał robotników do tego, aby wracali do pracy, a jednocześnie postawił przeciwko nim milicję z ostrą bronią. I to wszystko dzisiaj musi zostać zmienione. Polski system musi zostać naprawiony, także w tym zakresie. Bo nie może być tak, że sąd odbiera rodzicom dzieci po 15 minutach rozprawy, rozbijając w ten sposób normalną, dobrze funkcjonującą rodzinę. Tylko, że niezamożną. A poza tym taką, która wierzyła w polskie państwo. Znam osobiście taki przypadek, sam starałem się im pomóc. Na szczęście po kilku miesiącach dzieci wróciły do domu. Doszło do refleksji, ale tylko dlatego, że wstrząśnięci sprawą wielu ludzi, między innymi dziennikarzy, zabrało się ostro za ten temat i został on szeroko opisany i poznany w całej Polsce. Ale ile takich dramatów rozegrało się jeszcze w innych miejscach i skończyło się dla rodzin tragicznie. Dziś trzeba naprawy także i w tym zakresie. I kiedy mówię o roli prezydenta, to ona tutaj jest także, bo to prezydent daje nominacje sędziowskie. I to prezydent jako najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, trzeba to jasno powiedzieć, udziela sądowi tej właśnie władzy do wydawania wyroków w imieniu Rzeczypospolitej. Daje jak gdyby ze swojego, z tego co jemu dał naród, wybierając go w wyborach powszechnych. Dlatego jest decyzją prezydenta, czy ktoś będzie sędzią czy nie. Jest decyzją prezydenta, czy będzie miał awans zawodowy, czy nie. I to prezydent ma rozstrzygnąć, czy on na to zasługuje, czy nie. Czy daje rękojmię tego, że będzie ten zawód dobrze wykonywał. Ale do tego trzeba aktywnej prezydentury i odważnej prezydentury. Bo nie czasem wbrew naciskowi elit, czasem wbrew naciskowi mediów. Trzeba umieć powiedzieć. I taką właśnie prezydenturę ja chciałbym realizować. I wierzę w to, że zostanę wybrany. Obowiązek prezydenta, żeby bronić podstawowych wartości, tych, które pomogły przez ponad 1000 lat zbudować siłę naszego narodu. Taką siłę, która pozwoliła mu przetrwać czasy zaborów i po zaborach odbudować Polskę w 1918 roku. Ta siła to nasza tradycja. Wyrosła z ponad 1000 lat kultury chrześcijańskiej tutaj, w kraju nad Wisłą. Ona była przeniesiona przez kolejne pokolenia naszych przodków, wzmacniana, utwardzana, także trudnymi doświadczeniami. Nie wolno dzisiaj pozwolić,
I przede wszystkim nie wolno pozwolić, aby czynił to prezydent Rzeczypospolitej, aby przykładał do tego rękę, by wprowadzane były do naszego systemu prawnego rozwiązania, które mówią o niszczeniu tradycji, niszczeniu kultury, o wykorzenianiu wynikających z kultury i tradycji wzorców. Nie może być na to zgody, bo na tym właśnie polega siła naszego społeczeństwa. To jeden z ważnych elementów naszej wspólnoty. Wspólnoty, którą prezydent powinien wzmacniać, a nie swoim podpisem pozwalać ją dezorganizować i w przyszłości podcinać jej korzenie. To także wielkie zadanie prezydenta Rzeczypospolitej. Ale proszę państwa, obok tego prezydent powinien mieć też wizję rozwoju państwa. I to, co mówiłem wcześniej, że nasz kraj trzeba przywrócić na drogę rozwoju gospodarczego. Oczywiście największa rola w tym rządu, ale także i ważna prezydenta Rzeczypospolitej. Bo to prezydent powinien mieć wizję rozwoju kraju. To prezydent powinien mieć także wizję porządku konstytucyjnego. I dlatego prezydent powinien czuwać nad opracowaniem strategii rozwojowych. Stąd ja deklaruję, że jeżeli zostanę wybrany na urząd prezydenta, powołam Narodową Radę Rozwoju po to, żeby nad tymi strategiami pracować. Strategiami naprawy Rzeczypospolitej w gospodarce i podatkach, w dziedzinie służby zdrowia, rolnictwa, edukacji, w tych wszystkich... O służbie zdrowia właśnie przed sekundą mówiłem. W tych wszystkich dziedzinach, w których ta naprawa dzisiaj jest tak bardzo potrzebna. Nie muszę państwu nawet szczegółowo opowiadać w tej chwili, jaka jest sytuacja w służbie zdrowia, bo o tym wszyscy wiecie, jaka jest, choć konstytucja deklaruje, że służba zdrowia ma być powszechnie dostępna każdemu nieodpłatnie. Czy tak jest? Nie. Pytanie jest retoryczne. Czy obecna władza naprawia służbę zdrowia? Nie! Pan minister Arłukowicz przez swój ostatni pomysł pakietu onkologicznego ocenianego przez Naczelną Radę Lekarską jako coś, co niszczy system opieki onkologicznej, psuje go i wydłuża kolejki do lekarzy specjalistów, jednoznacznie pokazał, jak wygląda działalność tego rządu. Proszę państwa, ja kandyduję na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, ponieważ mam pewność co do jednego. Dziś Polsce potrzebna jest władza uczciwa, która rozumie, co to znaczy, że polityka to ma być rozsądna troska o dobro wspólne. Dobro wspólne w znaczeniu dobra społeczeństwa, a nie jakiejś grupy elity, czy jakiejś partyjnej koterii, czy proszę państwa innej grupki biznesowej, która dorabia się kosztem społeczeństwa. Że państwo powinno wszystkich traktować równo. I że wszyscy obywatele mają mieć jednakowe prawa i w miarę możliwości jednakowe szanse rozwojowe. 8 lat rządów tej koalicji. I 5 lat prezydentury pokazało, że ci ludzie tych pojęć nie rozumieją w ogóle. Że całkowity brak wśród nich zrozumienia dla tych pojęć i dla istoty tego, czym powinien zajmować się polityk, jak powinien działać i jaką etyką w swojej działalności powinien się kierować. Dlatego powtarzam jedno. Dziś jest potrzebna Polsce zmiana, ale przede wszystkim ma być to zmiana władzy po to, żeby można było zacząć Polskę naprawiać. To jest pierwsze zadanie na dziś. Bo trzeba póki co zacząć chronić te ostatnie elementy bogactwa narodowego, które nam zostały. To kwestia ochrony polskiej ziemi. To kwestia ochrony polskich lasów. Dziś osłabia się przedsiębiorstwo Lasy Państwowe. My już przerabialiśmy w ciągu ostatnich 26 lat nie jeden taki numer. Najpierw się przedsiębiorstwo państwowe osłabia, potem się mówi, że jest nierentowne, potem się je sprzedaje, a często potem się je likwiduje. I majątek się rozpływa, a jakaś drobna grupka, kilka osób jest ustawionych na całe życie, kosztem dużej części społeczeństwa. Nie może być, proszę państwa, dłużej na to zgody. Dlatego mówię, ochrona tych podstawowych, ostatnich pereł w koronie jest zadaniem prezydenta Rzeczypospolitej. To także potrzeba specjalnej ustawy, która będzie chroniła polską ziemię.
bo od 1 maja 2016 roku jej sprzedaż obcokrajowcom nie będzie już w żaden sposób ograniczona. I jest potrzebna ustawa, która będzie chroniła interesy polskich rolników, polskich rodzinnych gospodarstw rolnych i strategiczny interes naszego kraju. Żeby się pewnego dnia okazało, że żyjemy w kraju, w którym nie jesteśmy właścicielami nieruchomości. To także jest zadanie prezydenta, bo Sejm coś dziwnym trafem i obecna większość nie chcą nad taką ustawą pracować. Jeżeli ja zostanę prezydentem Rzeczypospolitej, to taki projekt ustawy będzie. To także, proszę Państwa, ochrona ostatnich wielkich polskich przedsiębiorstw gospodarczych. To kwestia ochrony azotów, żeby ich nie wyprzedano, żeby ich nie wyprowadzano, nie dokonywano ich dezintegracji. To kwestia ochrony KGHM-u przed podatkiem miedziowym. To kwestia ochrony polskiego przemysłu wydobywczego, nie tylko miedziowego, ale także węgla kamiennego. My mamy naszą gospodarkę energetyczną opartą na węglu i mamy 90%, jak podają eksperci, europejskich zasobów węgla na naszym terenie. Węgla do wydobycia jeszcze na 200 lat. I to powinien być nadal nasz podstawowy surowiec energetyczny. I proszę Państwa, nie możemy zaakceptować tego, że obecna władza zgadza się na dekarbonizację europejskiej gospodarki, bo to jest sprzeczne z polskim interesem narodowym. A o polski interes narodowy na arenie europejskiej trzeba wreszcie zacząć twardo walczyć, a nie prowadzić politykę przyjęcia w żadnym nurcie. Oni, proszę Państwa, już pozwolili na zniszczenie polskich stoczni, z czego dzisiaj najbardziej się cieszą Francuzi i Anglicy, bo dzięki temu ich stocznie, też dotowane przez państwo, mają więcej zamówień i mogą wyjść na prostą. A ten rząd oddał stocznie i dzisiaj ich nie ma i tysiące ludzi straciło miejsca pracy. Nie wolno pozwolić, żeby to samo zostało zrobione z przemysłem wydobywczym czy z przemysłem chemicznym. Dlatego dzisiaj trzeba twardo powiedzieć basta. Zmiana władzy jest konieczna po to, żeby wreszcie mogły być realizowane polskie interesy. Proszę Państwa. Trzeba, żebyśmy wreszcie wrócili do ustroju, w którym słowo demokracja znaczy rzeczywiście demokrację, a demokracja jest wtedy, kiedy społeczeństwo jest słuchane, bo nawet w konstytucji jest napisane, że to naród jest suwerenem, liczy się zatem zdanie narodu. I nie wolno było prezydentowi Rzeczypospolitej podpisać ustawy podnoszącej wszystkim wiek emerytalny. Absolutnie. Dlatego, że społeczeństwo tego nie chciało. Oszukane, dlatego że i prezydent w 2010 roku w swojej kampanii mówił, że nie jest zwolennikiem podniesienia obligatoryjnie wieku emerytalnego i jego partyjny kolega Donald Tusk w 2011 roku w czasie kampanii zapewniał, że Platforma nie ma zamiaru podnosić wszystkim wieku emerytalnego obligatoryjnie. Po czym zaraz po wyborach, kiedy wygrali, to zrobili. Gdyby powiedzieli prawdę, nie wygraliby tych wyborów. I prezydent powinien był twardo to powiedzieć, że to było oszustwo wyborcze. Że społeczeństwo zostało okłamane. Tymczasem on podpisał ustawę podnoszącą wszystkim wiek emerytalny, mimo wniosku o referendum obywatelskiego, który został odrzucony, mimo protestów społecznych. Nie tak powinien postępować prezydent Rzeczypospolitej. Tak postępował prezydent jednej partii, Platformy Obywatelskiej. Ale Rzeczpospolita chciała czegoś innego, bo Rzeczpospolita to jej naród, a naród protestował. I protestuje dzisiaj nadal, dlatego mówię to jasno i wyraźnie. Polakom dzisiaj należy się przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego. Trzeba to zrobić i tutaj nie ma dyskusji. Jeżeli ja zostanę prezydentem, będzie taki prezydencki projekt. I niech mi nikt dzisiaj nie opowiada. I niech mi nikt dzisiaj nie opowiada, proszę Państwa, że nie da się tego zrobić, dlatego że te pieniądze są potrzebne gospodarce narodowej. Te pieniądze z tego, że ludzie dłużej pracują. Co z tego, że ludzie starsi dłużej pracują, skoro młodzi nie mają pracy? Tak jest. I są tysiące bezrobotnych. Oficjalnie, proszę Państwa, 13%. Około 13%, a ilu z powodu braku pracy wyjechało za granicę? Jakby doliczyć tych wszystkich, którzy dzisiaj są za granicą i pracują tam, bo tutaj nie mieli dla siebie żadnej szansy, to myślę, że poziom bezrobocia już dawno zmiótłby tą władzę. Ratuje ją tylko to, że granice są otwarte. Tak.
I dlatego mówię, żeby to zmienić, żeby młodzi wrócili, konieczna jest zmiana władzy. Dlatego tutaj, w Tarnowie, w Małopolsce, proszę Państwa o wsparcie. Dlatego, że te wybory prezydenckie trzeba wygrać. Jeżeli wygramy, to nie będzie tylko moje zwycięstwo. To będzie zwycięstwo nas wszystkich. Nas wszystkich, którzy chcemy zmiany władzy i chcemy naprawy Rzeczypospolitej. A ja się zobowiązuję, że dam z siebie wszystko, żeby zrealizować swoje zobowiązania wyborcze. Że dam z siebie wszystko, żeby wreszcie zaczęła się naprawa naszego państwa. Dziękuję serdecznie. I bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie wsparcia. Te bardziej zorganizowane, tak jak komitety, które mnie popierają, tak jak tutaj w Tarnowie, też taki komitet jest i w wielu innych miejscach w Polsce, ale dziękuję także tym wszystkim, którzy wysłuchali mojej prośby, rozmawiając z sąsiadami, rozmawiając z rodzinami. Wiem, bo wiem, że tak u nas tutaj w Małopolsce jest i w wielu innych częściach kraju, że macie Państwo także swoje rodziny za granicą. Niestety, także i wielu młodych ludzi, siostry, dzieci, wnuki, bracia, którzy wyjechali. Dzisiaj jest także Dzień Polaków i Polonii, Dzień Polaków, którzy mieszkają za granicą. Proszę, żebyście im przekazali moje pozdrowienia, proszę im, żebyście przekazali im moje najlepsze także i życzenia dla nich. Życzenia powodzenia, ale powodzenia z moją wiarą w to, że będą mieli szansę wrócić do naszego kraju. I że przyjdzie taki dzień, że za granicą będzie się znajdowała Polonia, ta, która mieszka tam od pokoleń, będąca w dobrej łączności z nami tutaj w Polsce. I że będą tam także Polacy, pracownicy polskich firm, które robią ekspansję zagraniczną. Wierzę w to głęboko, że nikt nie będzie musiał pracować za granicą w obcych firmach, tylko ze względów ekonomicznych, pracując na dobrobyt innych państw przy okazji pracy na dobrobyt własny. Proszę im dzisiaj złożyć ode mnie najlepsze życzenia i proszę im powiedzieć, żeby mieli nadzieję, że da się naprawić Polskę. Dziękuję serdecznie. Polonia już wybrała, Polonia chce nowego prezydenta i chce, żeby nim został właśnie Andrzej Duda. Szanowni Państwo, oni wiedzą, że można żyć inaczej. Oni wiedzą, że możemy mieć taki standard życia, jaki jest w krajach zachodniej Europy. I to właśnie, do tego właśnie dążymy. I tak będzie kiedyś w Polsce. Czas na zmianę! Czas na zmiany! Czas na zmiany! Wybory prezydenckie, zabierzcie swoich przyjaciół, zabierzcie swoje rodziny, swoich znajomych, porozmawiajcie, zachęćcie do tego, by oddali głos na prezydenta z wizją i z misją. Prezydenta, który chce zmieniać Polskę, który chce, aby Polska była wreszcie miejscem, gdzie wszyscy będziemy się czuć dobrze i mogli godnie żyć. To prezydent, który ma wizję i misję, tak jak powiedziałem, prezydent, który niesie nam wszystkim nadzieję. Andrzej Duda, jeszcze kwiaty tutaj rozumiem, tak? Od młodzieży? Tak. Panie prezydencie, bardzo prosimy. Panie prezydencie. Sto lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam.
ależ pozytywna energia.